Namaste. Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Bardzo proszę, odetchnij teraz głęboko. Zadaj pytanie w myślach, a następnie wybierz jedną z tych kart. Czy kartę numer 1, czy kartę numer 2, czy kartę numer 3. Teraz odkryję dla Ciebie tajemnicę i odpowiedź na Twoje pytanie. Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 1, to jest to gwiazda. Zwróć uwagę, że na tej karcie nie widać ani słońca, ani księżyca. Czyli siła męska świadomości słońca lub siła żeńska podświadomości księżyca jest tutaj prawie że nieodczuwalna. Zamiast tego mamy firmament, na którym są gwiazdy. Gwiazdy, które przypominają nam diamenty. A z czym kojarzy Ci się diament? Diament to naturalnie ten oszlifowany diament, który ma największą wartość. Jeżeli jest on nieoszlifowany, to ta wartość jest dużo mniejsza. Jesteś takim właśnie diamentem. Wszystkie doświadczenia, które są w Twoim życiu, coś w Tobie zmieniają. W czym się doskonalisz? Jesteś coraz piękniejszym diamentem i masz coraz większą wartość. Dlatego tą swoją własną wartość powinniśmy odczuwać dużo, dużo bardziej. Jeżeli właśnie Twój wybór padł na tą kartę, to zwróć na to szczególną uwagę. By pracować nad Twoją pewnością siebie, nad poczuciem własnej wartości, ale również poczuć w sobie to połączenie ziemi i nieba. Ten impuls z nieba, który spada w Twoje dłonie i przechodzi na ziemię. To jest niesamowicie symboliczna karta, ponieważ mamy tutaj przede wszystkim jedno podstawowe przesłanie. Sięgać do gwiazd, być gwiazdą, ale również otworzyć się na te impulsy wszechświata. Bo wszechświat dokładnie wie, którędy Twoja droga prowadzi do Twojej samorealizacji. Jaką drogę wybrała Twoja dusza, przychodząc tutaj na ziemię. I dlatego gwiazdy zawsze były drogowskazem. Jeżeli więc teraz czujesz się zagubiona albo zagubiony, nie wiesz jak dalej, nie wiesz w którym kierunku pójść, aby była to ta właściwa droga, to podążaj za Twoją własną gwiazdą. Jak można to rozumieć? W głębi Twojego serca czujesz, co jest dla Ciebie najlepsze. Czujesz, do czego pcha Cię Twoje serce. Taki jakiś wewnętrzny głos, który niektórzy nazywają głosem intuicji. Możesz również wieczorami wychodzić na zewnątrz, patrzeć w niebo i bez względu na to, czy te gwiazdy są widoczne, czy też nie są widoczne, to one dadzą Ci ten impuls. Ten impuls, który Ci pomoże znaleźć tą właściwą drogę. Gwiazdy, diamenty i Twoja gwiezdna, diamentowa ścieżka. Naturalnie bardzo kojarzy nam się to z tym, z której gwiazdy pochodzisz. Bo jeżeli jesteś tutaj ze mną dzisiaj albo na innych spotkaniach, to należysz do tak zwanych starych dusz, które mają bardzo głębokie spojrzenie na ten świat. Mają w sobie mnóstwo ukrytych zdolności, talentów i ogromny czasami bagaż doświadczeń. I gdy patrzysz na tą kartę, to widzisz, że ta postać tańczy. Ona tańczy i tańczy i tańczy. Taniec życia. Ile razy już tańczyłaś, ile razy już tańczyłeś taki taniec życia? I na pewno również teraz taki właśnie taniec tańczysz. Co to oznacza? Taniec to zawirowanie, to takie oddanie się czasami w ten pęd życia, ale taniec może być również takim tańcem świadomym. Nie na darmo jest taka stara przepowiednia, która mówi o tym, że jeżeli
dziewczyna o czystym sercu na ziemi zatańczy specjalny taniec, to może złagodzić gniew bogów. Ten taniec, ta postać tańczy i tańczy i tańczy taniec życia. I może być już tym tańcem zmęczona. I ty czasami również jesteś zmęczona, jesteś zmęczony tym swoim tańcem życia, tymi wszystkimi problemami, trudnościami, różnymi przeszkodami na twojej drodze. I jeżeli wybrałeś tą kartę, to siła wyższa chce ci przypomnieć. Najważniejsza jest nadzieja i wiara. Mieć nadzieję i wierzyć. Oznacza to również, aby oddać sile nieba wszystkie twoje troski, wszystkie twoje smutki, wszystkie twoje strachy i obawy. Bo siła wszechświata dokładnie wie, co z nimi zrobić. I czasami, gdy oddajemy się tak tej sile wszechświata, na przykład poprzez świece intencyjne, poprzez modlitwy, poprzez medytację, to dokładnie wtedy pojawiają się impulsy. Te gwiazdy są drogowskazem na naszej drodze. Zwróć uwagę, że na tej karcie mamy również rybę. Jeżeli się przyjrzymy dokładnie, są to karpie. Każdy z nas zna karpie, prawda? I tą ich straszną historię, szczególnie w naszej tradycji, w naszym kraju, na święta Bożego Narodzenia. Ale mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jaką karpie niosą ze sobą symbolikę. Karpie to siła i wytrzymałość. Jeżeli czasami patrzymy na te ryby, które są przewożone na targowiska, które później są przewożone, przenoszone w jakichś siatkach do domu, w ogóle jakie to święta, jakie to barbarzyństwo, tak między nami. Jeżeli ktoś jeszcze kultywuje tą tradycję, to bez obrazy, ale nie wiem, na jakim musi być poziomie. Jeżeli jeszcze to robi samodzielnie, że te karpie kupuje i przenosi gdzieś. Albo trzyma je w wannie. Może nie zdając sobie z tego sprawy, jakie to wszystko ma znaczenie. I popatrz, jaką one muszą mieć siłę, jaką one muszą mieć wytrzymałość, żeby to wszystko wytrzymać. I jeżeli ta karta właśnie zwróciła twoją uwagę, to znaczy, że ty masz w sobie taką siłę. I może już masz bardzo długą i bardzo ciężką drogę za sobą, to wtedy ta karta przypomina ci, oddaj twoje troski, twoje zmartwienia, sile wszechświata. Na tej karcie widzimy również chryzantemy. Chryzantemy to symbol nadziei i wieczności. Karp, wytrzymałość, siła, odwaga, a chryzantemy, nadzieja i wieczność. Czy już teraz wiesz, jaka jest odpowiedź na twoje pytanie? Oddać tę sprawę w ręce nieba. Poprosić o wsparcie. Wysłać twoje intencje do wszechświata. Ale przede wszystkim mieć również wiarę i nadzieję. Siłę, wytrzymałość, odwagę. I zdać sobie sprawę z tego, jaką już wieczną drogę masz za sobą. Twoja dusza, jaką drogę ma za sobą. Jeżeli wybrałeś tą drugą kartę, to jest śmierć, trzynastka w tarocie, w Wielkich Arkanach Wtajemniczenia. I na tej karcie mamy przepiękną symbolikę. Wiesz, jest takie powiedzenie, że łabędzie przez większą część swojego życia milczą, a najpiękniejszy śpiew, najpiękniejszą pieśń śpiewają tuż przed śmiercią. Ta karta bowiem oznacza koniec czegoś, a jednocześnie nowy początek. Czyli coś należy puścić, od czegoś się uwolnić, coś zostawić, by otworzyć się na to nowe. I wiesz, ta karta ma w sobie niesamowitą mądrość. Bo na tej karcie widzimy zamiast łabędzia, widzimy naturalnie, no jaki to jest ptak. Oczywiście, to jest Feniks. Feniks, który umiera w ogniu transformacji,
I ta energia z jego śmierci jest jednocześnie tą energią nowego początku dla tego jajeczka, gdzie jest tutaj już to nowe życie. I popatrz, czasami jest tak, że trzymamy się czegoś kurczowo, koniecznie chcemy, żeby coś kurczowo zostało. I wtedy blokujemy tą możliwość, aby to nowe i piękne pojawiło się w naszym życiu. Dlatego, jeżeli dokładnie Twój wybór padł na tą kartę, to zastanów się, co odejść powinno, aby coś nowego mogło się narodzić. Śmierć to pewne drzwi się zamykają i otwierają się inne drzwi. To jest niesamowite. Czasami trzeba te drzwi zatrzasnąć, aby te nowe mogły się otworzyć. Jest takie powiedzenie, nie można tańczyć na dwóch weselach. I dokładnie tak samo, nie można być jedną nogą w jednym, a drugą nogą w drugim. I to jest właśnie dzisiaj dla Ciebie przesłanie. Na tej karcie oczywiście widzimy również boginię Izydę, czyli symbol tej tęczowej bogini, bogini tęczy, również związaną z całą tą symboliką. Tutaj warto zapoznać się z mitologią i historią bogini Izydy. Mamy również widoczną atropę Belladonę, czyli pokrzyk. A Ty wiesz, że atropa Belladona to była ta dewa, która w formie pięknej kobiety ściągała tych wędrowców w najgłębsze ostępy dzikiej puszczy i później te najgłębsze ostępy dzikiej puszczy, no to wiadomo, jest pragnienie, jest głód. No i pojawiały się te piękne owoce, które wabiły, żeby zjeść taki owoc. No i oczywiście kojarzyły się one z czym? Czarowaniem, zaślepieniem i śmiercią. No i na tej karcie widzisz również nanercz. To jest sumak, tak go można nazwać. To jest taka roślina, która jest również tutaj z tyłu widoczna. I ona również ma bardzo podobne znaczenie, czyli przemianę, zmianę, przechodzenie pewnej zmiany. No ale jeżeli się przyjrzymy dokładnie, to mamy jeszcze irysy, a irysy to są kwiaty bogini Izys, czyli bogini tęczy. Przepiękna symbolika, myślę, że odpowiedź na Twoje pytanie jest w tym momencie jasna. Jeżeli jednak należysz do osób, które wybrały tą ostatnią kartę, numer 3, to jest to arcykapłan. Te osoby z Was, które biorą udział w naszych ceremoniach, dokładnie wiedzą, że symbolika arcykapłana jest jedną z najtrudniejszych w kartach Tarota. I tutaj również widzisz, że ten arcykapłan jest w formie takiego starego drzewa, które już przeszło wieki. I tak jak arcykapłan przechodzi przez różne stopnie wtajemniczenia, inicjacji, staje się z tego zwykłego człowieka kapłanem, później arcykapłanem i zawiera w sobie tą niesamowitą wolność. I również, gdy spotykamy się z takim prawdziwym arcykapłanem, to wiemy, że każde jego słowo jest przemyślane, każda jego decyzja jest przemyślana. Dlatego, jeżeli wybrałaś tę kartę albo wybrałeś tę kartę, to jest to takie przesłanie, aby przede wszystkim wierzyć w swoje marzenia, nigdy nikogo nie kopiować, ponieważ w tym momencie oddalasz się od Twojej indywidualności. Nadszedł czas, aby znaleźć swoją własną drogę i swoją misję, swoje powołanie, albo to, w czym jesteś dobra, albo jesteś dobry, do czego zostałaś przeznaczona, czy przeznaczony, czy Twoja dusza, którą sobie drogę wybrała. I gdy spotykamy się z tą energią arcykapłana, to jest dla nas również takie przesłanie, aby się nie spieszyć, aby mieć tą cierpliwość, taką głęboką cierpliwość. Tak jak ten arcykapłan do nas mówi, to też trzeba mieć taką głęboką cierpliwość, aby to zrozumieć. Dlatego często słowa arcykapłana, które przekazują nam jak gdyby tą mądrość wyższą, mądrość z góry, przekazują w tym języku ziemskim, tej zwykłej ziemskości, mogą być trudne. Czasami rozumiemy je dopiero po jakimś czasie. I gdy popatrzysz na tą kartę, to jest tutaj taka piękna historia w niej ukryta. A mianowicie widzisz, że mamy tam takiego małego smoka, czyli salamandrę. I salamandra przychodzi do arcykapłana i płacze, bo ma taką przyjaciółkę,
albo miała taką przyjaciółkę, gąsienicę. I ta gąsienica zawsze marzyła i śniła o tym, żeby latać, żeby móc latać. To były jej marzenia, to były jej pragnienia. No i salamandra doszła do wniosku, że sobie to skopiuje, prawda? Czyli no i to by było wspaniałe latać, tak. Ale to nie było jej marzenie, jej pragnienie, tylko było to na takiej zasadzie zainspirowania się. O, przyjaciółka chce latać, to ja też chcę latać. I na pewno w Twoim życiu masz takie sytuacje, w których coś Cię zainspiruje i zastanawiasz się, czy czasem nie skopiować takiego pomysłu, takiej drogi życiowej, takich różnych rozwiązań. I wtedy ta karta przychodzi Ci z odpowiedzią i ta historia tej małej salamandry. No i przyszła ta salamandra do tego arcykapłana i mówi, że ona też tak chce. Ona też chce, żeby zdarzyło się coś takiego, jak zdarzyło się jej przyjaciółce. No a arcykapłan tak czeka, czeka, no ale co się wydarzyło tej przyjaciółce? No ona była taką gąsienicą, była gąsienicą, zawsze śniła i marzyła o tym, żeby latać. No i kiedyś zasnęła. No i zasnęła i zasnęła i nie można jej było dobudzić tej gąsienicy, więc salamandra poszła bawić się tam z kimś innym. Przychodzi po pewnym czasie, a gąsienica się śmieje i pokazuje. Popatrz, popatrz, moje marzenie się spełniło, wyrosły mi skrzydła i mogą latać. Jak to salamandra zobaczyła, to doszła do wniosku, że ten wszechświat jest niesprawiedliwy, bo przecież ona też marzy o tym, ona też w jakiś sposób przekazuje te życzenia do wszechświata, że ona chce latać, a ona nie zasnęła i nie wyrosły jej skrzydła. No i przyszła z tymi pretensjami do wszechświata do arcykapłana. A arcykapłan powiedział tak. To nie były Twoje marzenia. To nie były Twoje pragnienia. To były skopiowane marzenia i pragnienia. Ciebie siła wyższa przeznaczyła do czegoś innego. Do czegoś wyjątkowego. Nie możesz więc oczekiwać, że wyrosną Ci skrzydła, ponieważ to nie jest zgodne z Twoją drogą, z Twoją misją, z Twoim powołaniem. Siła wyższa, siła boska dała Ci inne talenty, inne zdolności. Twoja droga jest inna, Twoja misja jest inna. Nie kopiuj więc obcych marzeń, ale znajdź Twoje własne. Twoje własne, które są zapisane w głębi Twojego serca. Wierz w nie wytrwale, wytrzymale, cierpliwie, a staną się one rzeczywistością. I to jest przesłanie tej ostatniej niezwykłej karty arcykapłana. I teraz bardzo proszę, zostaw w komentarzu kilka słów. Którą kartę wybrałaś albo wybrałeś? Czy rozumiesz te przesłania? Czy ta odpowiedź jest dla Ciebie jasna? Czy powinnam coś może jakoś głębiej wyjaśnić? I przede wszystkim pamiętaj, że zawsze trzeba wierzyć w swoje marzenia, ale w te swoje własne, odnaleźć tą drogę serca. Czasami trzeba puścić coś, co do Ciebie nie pasuje. I przede wszystkim wytrwale iść do przodu każdego dnia. I przekazywać wszystkie Twoje intencje, wszystkie Twoje smutki, lęki, niepewności sile nieba. Siły wyższe zawsze wysłuchują naszych próśb. Ale tylko jeżeli są one zgodne z naszą drogą i z naszym powołaniem. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce na może kolejnym czytaniu z kart. Jeżeli to czytanie Ci się spodoba, to może będą kolejne. I zapraszam Cię z głębi mojego serca. Niżej w polu opisu są wszystkie linki, gdzie znajdziesz świece intencyjne, kamienie mocy, terminy u mnie i to, co może Ci pomóc na Twojej drodze do szczęścia. Dziękuję. Twoja Maria Bugardi.
Nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo. I może dokładnie teraz masz już ochotę napisać komentarz pod filmem, będzie mi bardzo, bardzo miło. Również wszystkie pytania zawsze pisz w komentarzu, ja staram się na nie na bieżąco odpowiadać. Pamiętaj również o tym, że pod każdym filmem jest okienko opisu. W tym opisie znajdziesz wszystkie ważne linki do tych tematów, które omawiam w konkretnym filmie, które dzisiaj poruszyłam, ale również do innych miejsc, gdzie znajdziesz dodatkowe treści.